Podpunkt H. Wystąpienie gminy Margonin ze Stowarzyszenia Gonina Lotecznie. Proszę o przedstawienie projektu. Kasia, masz to do Ilana Teśka? Do Ilana Teśki, tak? Tak. Paragraf pierwszy. Postanawia się o wystąpieniu gminy Margonin ze Stowarzyszenia Gonina na dzisiaj moc uchwała Rady Gminy Margonin nr 30/2006 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Dolina Lotecznie. Uzasadnienie. W związku z nową perspektywą Unii Europejskiej gmina Margonin ma prawo podejmowania suwerennych decyzji w związku z przynależnością do poszczególnych stowarzyszeń, organizacji i związków. W chwili obecnej z punktu widzenia gminy Margonin korzystna jest reorientacja w kierunku lokalnej grupy działania Dolina Pełny, która wyraziła wolę przyjęcia gminy Margonin. Powyższe uzasadnione jest także faktem, że gmina Margonin przynależy do stowarzyszenia realizującego lokalną strategię rozwoju obszarów rybackich i w dużej części jednostki samorządu będące członkami tego stowarzyszenia są jednocześnie członkami Stowarzyszenia Dolina Pełny. Dla lepszej, harmonijnej i efektywniejszej współpracy zasadem wydaje się nakierunkowanie gminy Margonin na współpracę w ramach Stowarzyszenia Dolina Pełny. Jednocześnie gmina nie może należeć do dwóch stowarzyszeń realizujących odrębne lokalne strategie rozwoju. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. Ja na wyjaśnienia powiem tak. To mam leci problemy w tej stowarzyszeniu do początku, kiedy tam jesteśmy. Po ostatniej kontroli NIK-u są ocena negatywna działalności finansowa i chyba merytoryczna. Tylko jedna dziedzina statutowa była oceniona pozytywnie. Cała reszta była oceniona negatywnie. Tam są jakieś z poprzednich lat zobowiązania, pożyczki. Jeszcze dojdzie do tego czasami, że gminy by musiały się rzucać i płacić za prywatne pożyczki, za prywatne osoby, co by tam byłe kierownictwo, byłe kierownictwo do Intecji między sobą podawało. Uważam, że dla gminy Margonin korzystniejsze jest bycie w Dolinie Pełny. Było akurat przedstawiciele Doliny Pełny przyjechali do nas, złożyli taką ofertę. I po przedyskutowaniu jest jeszcze pewien drog. Dolina Lotecznie jest zbyt upartyjniona. Tam we mnie tego nie ma. Tutaj zawsze był, jak musiał być burmistrz, jakimś szefem tam. Burmistrz w ogóle żaden z burmistrzów nie jest szefem tej Doliny Lotecznej. Są osoby inne. Uważam, że dla gminy Margonin dla nas będzie lepsze, jak będziemy współdziałali z Lotecznią i z siedmioma rybami, a to jest mniej więcej pewnie i z siedmioma rybami. Bo to większość gmin właśnie z ryb należy do Gadarki, nie? I to jest większa organizacja, tam jest 8 czy 9 gmin, a to są 4, nie? Także 5, także. A o jakie ryby tam chodzi? Co chodzi? O zaryganie, co? Nie, to jest stowarzyszenie rozwój rybackości, tam rybołówstwo na terenie, ale nie tylko chodzi o rybactwo, no my ten, na, jest zerwą z ryb, nie? Z tego programu. A z Doliny Pełny wiemy już co, ewentualnie jakie tam przyszłościowo może być korzyści? A to na to co? Jeszcze nie wiem. Nie wiesz, to co będzie chcieli, to projekt napiszemy, to zależy. Z Doliny do Teci co mieliśmy? Właśnie to moje pytanie chciałem się spytać. Czy coś mieliśmy? Mieliśmy. Co na to nazywał? Dolina do Teci, no jakie korzyści mieliśmy? Tam wiatr, jak jedziesz na Kuchnowo po lewej stronie, to jest jakiś chodnik, nie, ale jakiś chodnik też był z Doliny do Teci po lewej. Pamiętasz kartę? To kartę. Chodnik do Mydala. Tak. Po kamieniach. Wybranie dłużej. Ja to mówię. Siłownia. Gdzie? Czy to na kamienia na Kruchnowo. Dokładnie już nie pamiętam, ale na pewno jakieś dofinansowania były. A bo jest to na osiedlu? Bo jest to na osiedlu. Musiałem zajrzeć. Dostała w ogóle teraz na zadania tej Doliny Lotecznej. Na pewno dostaliśmy na boisko to tutaj ten szkoder. Ale tą siłą. Fajcie. Znaczy nikt nie wie. To samo dostaniemy tam. Bo ja mówię, że dostaliśmy do Doliny Lotecznej. Te pierwsze rzeczy na pewno, nie? Zresztą trzeba płacić jakieś pieniądze. Jakieś składki też. No tak, to wszędzie są. Jak są składki tutaj, to są składki, są takie same.
prostu wychodzimy z tego, a złotówkę. Schodzi możliwe, nie, nie, wychodzimy z jednego, wchodzimy do drugiego, nie? A panie burmistrzu, jest taki zapis jeszcze tutaj. Jednocześnie gmina nie może należeć do dwóch stowarzyszeń. A my należymy do 7 gmin. A to jest inne, 7 gmin, do tego można. Nie możemy do doliny Wełny, no też nie możemy. 7 gmin może być. 7 gmin. Do 7 gmin możemy. 7 gmin. Bo to jest to rybołówstwo, to jest oddzielna oś tam jakaś finansowa. Tam, gdzie można być w dwóch, to jesteśmy. Ja twierdzę, uważam i będąc tu i tu, że w Dolinie Wełny będzie dla nas korzystne. To jest jakaś nowa. Nie, nie, no, to jest, no to jest... A gdzie oni mają siedzibę? W Ogrodzie. Wełna, w Ogrodzie. No, w Ogrodzie. To jest 8 gmin, z tego co ja wiem, chyba Rogoźno, Wągrowiec, Skoki, Mieścisko, Gołańc, Chatu, Stawek. Czyli w tamtą stronę właśnie. Tak, to ci co są w siedmiu rybach. A te mniejsze stowarzyszenia, jak nasze tam, albo Popo, i gminy też muszą być pewni, czy mogą powstać? Bo tam coś drewno. Ale to nie ma... Tylko gmina wchodzi. A nie, tylko gmina, dobrze. Grzegorz, wy tam, gdzie większe pieniądze. Dostaniecie. Są jeszcze jakieś pytania? Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęcie projektu uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały numer 415? Kto jest przeciw? 12. Kto się wstrzymał? O, 2. 9. 9. 9-3. Kasia, mniej tam z panią skarbnik. Nie, nie, panie Piotrze, ja tu nie widzę, które się podnoszą. Tak, że nie jest prawie się nie widzę, tylko ja tu nie widzę rąk. Lustro musimy założyć tak. Ale Kasia przesadzi. Kasia tutaj przyjdzie do przodu. Tak, tak. Ale tu zaraz się wyjdzie. No, przewodniczący, panie przewodniczący. Dobrze, żeby nie było nieporozumień, nie wiadomo. I przystąpienie gminy Margawin do lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Dolina Lodyci. Gmina Margawin wyraża wolę przystąpienia do lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Dolina Wełny w charakterze członka zwyczajnego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Ustęp drugi. Jednocześnie gmina Margawin deklaruje wolę współtworzenia obszaru lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Dolina Wełny oraz przez wstąpienia do prac nad lokalną strategią rozwoju z uwzględnieniem okresu programowania 2014-2020. Paragraf drugi. Do reprezentowania gminy w lokalnej grupie działania Stowarzyszenie Dolina Wełny ustanawia się burmistrza miasta i gminy Margonin. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Margonin. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W chwili obecnej zachodzi konieczność opracowania nowej strategii, lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020, aby lokalna grupa działania Stowarzyszenie Dolina Wełny mogła aplikować o dofinansowanie swojej działalności. W strategii zostaną zapisane kierunki działania oraz potrzeby inwestycyjne członków stowarzyszenia. Głównym celem działalności lokalnej grupy działania Stowarzyszenie Dolina Wełny jest wspólne działanie na rzecz szeroko pojętego rozwoju obszarów wiejskich naszego regionu. Wola przystąpienia gminy Margonin do stowarzyszenia pozwoli na określenie obszaru lokalnej grupy działania. Pozyskane w nowym okresie programowania środki unijne przyczynią się do zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy Margonin i pozostałych członków stowarzyszenia. Zgodnie z perspektywą, to na lata 2014-2020 zostaną sfinansowane następujące projekty, na przykład rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, mała infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, np. ścieżki rowerowe, pola biwakowe, centra informacji turystycznej, wioski tematyczne, boiska, korty, trasy turystyczne, obiekty małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, inwestycje w infrastrukturę oraz usługi w zakresie turystyki, rekreacji, kultury, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, poprawa dostępu mieszkańców do podstawowych dóbr i usług, w tym rozwój infrastruktury związanej ze świadczeniem usług dla ludności, np. usług prozdrowotnych,
ekologicznych, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury technicznej, w tym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych, zachowanie dziedzictwa lokalnego, przyrodniczego i kulturowego, operacje z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych lub udostępnienia zasobów kulturowych, przyrodniczych i turystycznych obszarów wiejskich. Działania o charakterze lokalnym związane z adaptacyjnością do zmian klimatu, na przykład mała retencja. Podjęcie mniejszej uchwały zaowocuje korzyściami związanymi z pozyskiwaniem dotacji do realizowanych przez gminę Margonin i jej mieszkańców inwestycji oraz umocni wizerunek gminy jako samorządu otwartego na współpracę z innymi organizacjami i instytucjami. W związku z powyższym zasadne staje się podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do lokalnej grupy działania Stowarzyszenie Dolina Bełnej w celu pozyskania nowych środków finansowych. Dziękuję. Panie burmistrzu, jakie wpisowe jest tam? To nie, nie powiem, to jak jest, to takie samo jak tam. A jakie tam było? Nie wiem, złotówka od mieszkańca, dwa złotówki. Nie pamiętam, należy do różnych stowarzyszeń. 20 groszy jest w stowarzyszeniu przez energii odnawialnej na przykład. Tu była złotówka. A można się wycofać? Skąd? Z tej doliny Loteci? Można. Ale pieniądze. To jest nasze. Ale pieniądze. Ale my nie wiem, czy pisaliśmy już, zapłatę zapłaciliśmy na przykład oddane. Nie, teraz zależy od tej uchwały zapłacimy za ten okres od początku roku do tego dnia. Gdzie będzie taka wola? Jakieś zobowiązania w związku z tym pieniężne? Jakieś kary na przykład, że zerwaliśmy? Nie. A czy dlaczego oni wrócą? Wpisowe oni wrócą? To. Ale do niej płacimy co roku. Już ma trzeba teraz za 3 miesiące zapłacimy, jak jest miesiąc, to zapłacimy 3 miesiące. Na przykład nie wiem. I zapłacimy teraz za 3, jak jest 6 tysięcy na rok, no to na miesiąc jest 500 zł, nie? No to zapłacimy 1500 zł za 3 miesiące. A tu nie wiadomo wtedy. A no też to same kwoty mniej więcej są. Także nie ma oprócz tego jakiegoś wpisowego. Nie. To oni nas tam chcą i. Oni nam tam piszą. Słuchajcie, tam jest 8 czy 9 gmin, naprawdę duży, może więcej. Tylko trochę daleko do Bełny, a do... Nie jest daleko, do Wągrodza na 7... Raz, panie burmistrzu, jeszcze raz tak daleko jak do Notyń. No przepraszam, nie zgodzę się, to chociaż masz 15 km do Wągrodza, 20 km. No, to nie, no do Bełny masz też 20 km, Wągrodza jest Bełna. Jak proponowałeś, żeby ty się kochać. Do Notyń mam równe 10 km. No 9 nawet, to zgodzę się, ale to mam za szalę. To nie ma też nie żadnego. Margonin należy jeszcze do Pałk. Historycznie. Tu się kończą pałki na Margoninie. Na Margoninie się kończą pałki, na Margonince właśnie. Także historycznie to wracamy do korzeni. Jak chcesz tak patrzeć, nie? No bo w ogóle podział powiatu na ideę Wyszewice, że on tam jest też ciekawy, nie? Bo jeżeli chodzi o te rządy i należy do powiatu niekoniecznego, nie? Ale jest jezioro i tak to się tam już to żeby spytać o drogę. To jest tak, potem granica na jeziorze. Czy są jeszcze jakieś pytania? Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę rękę do góry. Jest czas na... 9. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3. Proponuję teraz 10 minut przerwy. Dziękuję.